pierwsze pytanie typowo do Michała. Ty grałeś z Legią derby Warszawy raz, derby zostały przegrane, to jak nastroje przed tymi derbami? Ja specjalnie jakoś nie rozmyślam o tym meczu, który rozegrał się w pierwszej rundzie. My sobie zdajemy sobie sprawę, w jakim punkcie jesteśmy i co jest przed nami najważniejszego. My chcemy zdobyć kolejne 3 punkty, bo tak się składa, że ten nasz najbliższy zagramy z Polonią, więc jest dużo podtekstów i to też szczególnie jeśli chodzi o moją osobę. Natomiast ja już kilka takich meczów medialnych, jak się wyrażę, zagrałem i wiem, jak mam się do tego przygotować. Ja staram się od tego wszystkiego uwolnić, uciec od tego i koncentrować się tylko na grze, na tym, żeby jutro wygrać i udowodnić, że Legia jest na odpowiednim miejscu. A czy w drużynie w ogóle jest jakieś takie poczucie, że to może nie jest taki zwykły mecz, tylko właśnie derby Warszawy, Legii jest sporo wyborów za granicy, jak oni do tego? Każdy sobie zdaje sprawę, że derby to nie jest taki normalny mecz. Natomiast od nas wymaga się jednego. Tego, co w każdym meczu, bez względu na to, czy jedziemy na Podbeskidzie, czy gramy z Polonią na własnym stadionie, czy jedziemy na Wisłę Kraków. Od nas się wymaga wygrania meczu i ładnej gry. My chcemy to pokazać, a przy okazji wiadomo, że warunki na boisku będą ciężkie, bo będzie to bezwątpliwie mecz walki, bo będą grały dwie drużyny, które aspirują do tytułu mistrza i zrobią wszystko, żeby udowodnić, że są od siebie lepsze. Panie trenerze, pan ma taki komfort, który chyba będą po takie mienie. Wszyscy zdrowi, Polonii z kolei są problemy z kontuzjami. Pan jest zadowolony z tego bólu głowy, który pan ma przed tym meczem. Nie wiem, jaki pan ma na myśli ból głowy. Natomiast jestem zadowolony z tego. Chodzi o kłopoty bogactwa. No tak, 2 tygodnie temu jeszcze pan pisał, że jest bardzo uboga kadra, prawda? Także ja bardzo się cieszę, że są wszyscy zdrowi. Natomiast tak trochę tutaj ironizuję z panem Kubą, dlatego że po tym naszym ostatnim meczu gdzieś przeczytałem taki komentarz, że będziemy frajerami, jak nie zdobędziemy tego Mistrzostwa Polski. I ja myślę, że właśnie chcę chronić drużynę przed tym takim myśleniem, przed takim nakładaniem takiej niepotrzebnej presji jeszcze na zawodników, bo jestem ciekawy, czy autor tego felietonu tak myślał 2 czy 3 tygodnie temu o naszej drużynie. Bo proszę nie zapominać, że zawodnicy muszą ciągle zmierzyć się z jednym problemem. Jak na razie robią to doskonale. Mianowicie my gramy bez 3 podstawowych zawodników z rundy jesiennej. I do tego bardzo ważny zawodnik formacji ofensywnej Miro Radowicz po kontuzji dochodzi do pełnej formy. Także nie zapominajmy o tym, to ciągle jest drużyna, która szuka stabilizacji, to ciągle jest drużyna, która potrzebuje trochę czasu, żeby grać równo i grać na takim poziomie, na jakim byśmy wszyscy chcieli. To, że jesteśmy na pierwszym miejscu, to, że wygraliśmy 3 mecze w lidze, to tylko można tutaj gratulować zawodnikom tej postawy. Natomiast absolutnie nie możemy uwierzyć w to, że już jesteśmy na właściwej drodze i już tylko musimy utrzymywać ten poziom, bo nam bardzo dużo brakuje, bardzo dużo pracy przed nami i bardziej ten ból głowy to w tym kierunku mu idzie, nie jeżeli chodzi o kłopoty bogactwa. Także z pełnym szacunkiem do każdego rywala podchodzimy, a szczególnie do takiego meczu, jaki jutro przed nami, do meczu derbowego i tutaj nie czujemy się jakoś nie wiadomo jakim wielkim faworytem tego spotkania. Wiemy, ile nas będzie kosztowało to, żeby osiągnąć tutaj sukces. Panie trenerze, w Wejherowie pan zrobił taki w zasadzie przegląd rezerw. I jak ten przegląd wypadł? Czy ktoś z tych, którzy tam zagrali, którzy do tej pory raczej się na ławcach, w pierwszym składzie może wyskoczyć do składu? Tak, to był bardzo pożyteczny sprawdzian dla wielu zawodników, dla tych, którzy grali mniej. Kilku potwierdziło tą rosnącą formę, kilku raczej nie. Także dla mnie bardzo ciekawy materiał, przy tym wszystko zakończone sukcesem, bo wygraliśmy wysoko na wyjeździe. Także na pewno będę z tej wiedzy, jaką zdobyłem do wtorek, będę korzystał w niej.
że pan powiedział coś takiego, że nie czujecie się jakimiś wielkimi faworytami, ale to kto ma się czuć tym faworytem, jak nie Legia, która wygrała 3 mecze bez straty gola, kiedy wasi główni rywale radzą sobie w kratkę, a czasem słabo? Znaczy, proszę mnie dobrze zrozumieć. My absolutnie jutro wyjdziemy po to, żeby wygrać. Absolutnie to będzie nasz cel i tutaj nie ulega żadnej wątpliwości. Natomiast ja przestrzegam tylko swoich zawodników przed zlekceważeniem przeciwnika, przed tym, żebyśmy nie uwierzyli, że nie jesteśmy już liderem, już tak zostanie do końca i mecz za meczem będziemy wygrywać. Oby tak było, ale wiem, że to nas będzie kosztowało bardzo dużo siły i determinacji. Dlatego jutro to nie jest mecz drużyn, których, gdzie jest różnica poziomu. Absolutnie nie. Ja uważam, że Polonia w ostatnim meczu zagrała bardzo dobry mecz. Bardzo dobry mecz. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o cechy wolicjonalne, to ja widzę dużą zmianę w stosunku do poprzednich spotkań Polonii. Widać, że ci zawodnicy byli bardzo umotywowani. Tam nie wiem, słyszałem, że prezes Wojciechowski był przed meczem z drużyną na jakimś spotkaniu i tak dalej. Nie wiem, co na nich tak wpłynęło. W każdym razie ja widziałem inną Polonię niż w poprzednich meczach. Dlatego spodziewam się, że już również będziemy musieli stawić czoła bardzo mocno zdeterminowanym piłkarzom Polonii i my musimy w tym aspekcie minimum im dorównać. Ja mam takie wrażenie, że Legia troszkę, zwłaszcza w tych ostatnich meczach, za bardzo zależy od formy 20-latka, czyli Rafała Wolskiego. Pewnie tam się cieszy z tego, że on to fajnie gra, ale czy nie za bardzo dominuje nad resztą chociażby pomoc? Nie wiem, ja tylko mogę się cieszyć z tego, że Rafał coraz częściej decyduje o wyniku spotkania. Bardzo dobrze ten zawodnik tam się rozwija. Przy tym umie trzymać ten dystans do rzeczywistości. Nie ulega takim naciskom, powiedziałbym, medialnym. Nie ubiera się w jakąś taką otoczkę super talentu, super gwiazdą. Cały czas rzetelnie, ciężko pracuje i to jest bardzo imponujące w nim, bo to świadczy tylko o tym, że tak naprawdę, a to jest myślę najważniejsze w przypadku takiego młodego talentu, że tak naprawdę jego cel to nie jest tylko być w pierwszym składzie Legii Warszawa, ale ten cel jest gdzieś znacznie dalej i to mnie bardzo cieszy, bo to gwarantuje ciągły rozwój, ciągle będzie to stymulowało tego zawodnika do jeszcze lepszej pracy, bo Rafał doskonale wie, że on jest na początku drogi, że w tej chwili on korzysta ze swojego talentu może w 40-50%. Pamiętam, że jeszcze pytanie, może nie o derby, ale jeszcze o ten mecz z Gryfem, bo dzisiaj się okazało, że może Legii godzić walkowe za ten mecz, bo tam był błąd w protokole. Kto ten błąd popełnił i ja w ogóle do tego doszło, że Kuba Rzeźniczek się tam znał. Zdarzają się takie rzeczy, nie chcę tego komentować. Czasem przed meczem się dokonuje szybko zmiany i myślę, że tutaj my dochowaliśmy wszelkich procedur. Niech to rozstrzygnie właściwy organ i tyle mogę na ten temat w tej chwili powiedzieć. A to znaczy dochowaliście wszystkich procedur, to znaczy to było zgłoszone, że tam będzie zmiana? Jak to przygłodno? Wszystko jest opisane w protokole, ja myślę, że nie ma sensu tego rozstrzygać, tutaj zostawmy to, niech podejmie decyzję właściwą. Dzień dobry, Hubert Zenkiewicz, Polska Times. Ja w zasadzie chciałem o coś innego pytać, żeby kolega już skradł nam show, więc w zasadzie mogę tylko pół żartem, pół serio zapytać. Chciałby pan mieć takiego szefa jak Józef Wojciechowski? Pytam w kontekście presji, jaka ciąży na pana koledze Jacku Zielińskim. Ja myślę, że każdy ma swoją presję i ja myślę, że każdy trener może powiedzieć jedno. Ja pamiętam, jak takiego miałem w świętej pamięci profesora Fidelusa, tu na Akademii Wychowania Fizycznego wykładał biomechanikę. Pamiętam jedno takie jego zdanie, że możesz sobie tak wybrać właśnie pracodawcę w tym zawodzie jak drzewo ogrodnika. Dlatego myślę, że trener nie za bardzo tutaj ma prawo w ogóle oceniać, komentować swoich przełożonych. Po prostu
każdy ma swój styl dochodzenia do sukcesu i jeżeli jest to dobra droga, jeżeli te sukcesy się osiąga, to jest najlepszy komentarz w tej chwili. Polonia jest drużyną, która walczy o mistrzostwo Polski i tyle na ten temat można powiedzieć. Dzień dobry, Kinga Topiak, Sportowe Fakty. Panie trenerze, powiedział pan, że nie chce komentować w żaden sposób na razie tego protestu gry Fabio Herrero. Jednakże, czy ta informacja w jakiś sposób nie zakłóciła przygotowań do jutrzejszego spotkania z Polonią? Nie, dlaczego? W żaden sposób nam to nie zakłóciło przygotowań. Także my czujemy po prostu, że wszystko, tak jak powiedziałem, wszystkie formalności dopełniliśmy. Takie rzeczy się zdarzają, że się przed meczem wycofuje zawodnika i to jest normalna rzecz. Panie Michale, czy wśród zawodników też jest taka opinia, że nie ma żadnych zakłóceń w przygotowaniach, nie ma żadnego mętlika? No, jesteśmy skoncentrowani na głównie na meczu z Polakiem, natomiast dopóki nie będzie werdyktu w tej sprawie, to tak naprawdę no, dla nas problemu nie ma. Link jest utrzymany 3-0 i nie się tego trzymamy. Oprócz tego jest jeszcze drugi mecz, więc jeżeli nawet coś by się stało, to jest szansa na to, żeby tą sytuację poprawić, ale w dniu dzisiejszym najważniejszy jest tylko mecz z Polakiem. Panie trenerze, Legia przyczyni się do zwolnienia Jacka Zielińskiego? Jest takie ryzyko zawsze, jeżeli wygracie na przykład bardzo wysoko. No ja zrobię wszystko, żebyśmy jutro wygrali ten mecz. Natomiast Jacek Zieliński jest tak dobrym trenerem, że nie wierzę w to, żeby nie dokończył sezonu w Polonii Warszawa. Dzień dobry, Piotr Niemiłowski, Południe. W ostatnich dwóch meczach ligowych można było odnieść wrażenie, że Daniel Lipuja nie podaje lepiej ustawionym kolegom. Jak pan zamierza wpłynąć na Daniela, żeby wypełnił taki błędów? Ja się uśmiecham, bo to jest dyżurne pytanie, można powiedzieć. Daniel jest bardzo takim specyficznym typem zawodnika, natomiast ta opinia o tym, że nie podaje lepiej ustawionym partnerom, chyba wzięła się przede wszystkim z tego zagrania w ostatnim meczu, tej ostatniej akcji. Że faktycznie tam dwóch zawodników środkiem boiska wychodziło Daniel, nie podał im piłki. Jestem przekonany, że gdyby był remis, gdyby to było 0-0, Daniel by się zupełnie inaczej zachował w tej sytuacji. Natomiast uznał, że lepiej przetrzymać tą piłkę i zyskać trochę na czasie. I tutaj nie ma co tej sprawy jakoś strasznie wałkować. Daniel jest zawodnikiem, który nie zawsze podejmuje dobre decyzje na boisku, tak jak każdy zawodnik, ale on całe serce wkłada w mecz i ja to bardzo cenię. Tak, ale podobną sytuację Lubomir miał w drugiej połowie pod koniec meczu z UKS-em. I też nie podał do lepiej ustawionego Michała Żyra. Wie pan, no takie rzeczy się zdarzają. No Michał wtedy w ogóle nie widział, bo rozmawialiśmy ten. A pamięta pan sytuację na Przonowo we Wrocławiu? Jak miał ustawionego Kubarczyka? To co, mam też znaczonowo krzyczeć na niego, że nie podał. Napastnik w polu karnym ma piłkę, czasem podejmuje decyzję o uderzeniu. Oczywiście, że ja zawsze na odprawie zwracam uwagę i pokazuję, zobacz, tu był lepiej ustawiony partner, ale nie mogę wyciągać jakichś nie wiadomo jakich konsekwencji. To jest ułamek sekundy podjęcie decyzji w polu karnym. Nie ma z reguły czasu na to, żeby rozejrzeć się dookoła i zobaczyć, jak są partnerzy ustawieni, dlatego no, pewnie, że ja chcę, żeby zawodnicy zachowywali tą zimną krew, ale nie zawsze się da. Dzień dobry, Tomek Włodarczyk, Orange Sport. Panie trenerze, skupiając się na moment na przeciwniku, Władimir Dwaliszwili o tym meczu z Jagiellonią, o którym pan wspominał, że to było dobre spotkanie w Polonii, zaliczył 3 asysty przy 4 bramkach. Pan specjalnie jakoś zwraca uwagę na personalia, czy raczej rozważa za drużynę w kontekście takiego całego zespołu? No akurat jeżeli chodzi o tych dwóch zawodników, Dwaliszwili plus Czani, no to trzeba tutaj ewidentnie
ustawić się dobrze do tej dwójki, bo to jest główna siła ofensywna Polonii w tej chwili. Bardzo coraz lepiej współpracują ze sobą ci zawodnicy i tutaj na pewno uczulę zawodników na tą dwójkę. Będziemy starali się ich neutralizować, bo jeżeli nam się to uda, to jest połowa sukcesu w tym roku. A czy powinno gdzieś cieszyć trenerów ekstraklasy, że coraz większą rolę jednak odgrywają ci młodzi zawodnicy? Pan ma chociażby Wolskiego, Żyrę, w tym ostatnim spotkaniu Polonii dobrze zaprezentował się Pszołek i Teodorczyk, obaj zdobyli bramki. To jest jakiś taki pozytyw tych ostatnich meczów w ekstraklasie? No ja myślę, że to jest taki trend, który się utrzymuje już od rundy jesiennej. To bardzo pozytywna sprawa i myślę, że wszyscy będziemy tylko się cieszyć i mieć z tego dużo przyjemności i pożytku. No, praktycznie w każdej ligowej drużynie można znaleźć takich zawodników, młodych zawodników, których trenerzy chcą ogrywać, którzy chcą wprowadzać ich jak najczęściej do drużyny i to jest bardzo pozytywne, bo wcześniej to była rzadkość w polskiej ekstraklasie, a w tej chwili widzimy, że to jest taka stała tendencja, aby tak było już zawsze.